Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Najdostojniejszy księże biskupie Ignacy i dostojniejszy księże biskupie Krzysztofie, czcigodni i drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, umiłowani pielgrzymi, drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Kończymy dziś kolejną nowennę do świętego Andrzeja Boboli, wspierając naszą modlitwę trudem pielgrzymim do miejsca urodzin tego patrona Polski, tylokrotnie przywoływanego ku pomocy ojczyźnie w czas zmagań, trudności, zagrożeń. Święty Andrzej niezawodnie pomagał, bo taką misję wyznaczył mu Pan. Jego misja pomocy ludziom, pomocy ojczyźnie próbującej być wierną Chrystusowi nie skończyła się za życia. Może ją i kontynuuje, skoro taka jest wola Boża. Szczególna, intensywna, nagłośniona i zmobilizowana modlitwa, ufajmy, taką jest nasza modlitwa, chcemy, żeby taką była, jest jak zawsze skierowana do Pana Boga, ale jest potrzebna, aby dotrzeć do naszych sumień, obudzić ocenę rzeczywistości i pragnienie zaradzenia zagrożeniom. Czasami, gdy nie słyszymy niebezpieczeństwa nadjeżdżającego samochodu, trzeba energicznie zatrąbić, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem. Modlitwa wspólnotowa, wsparta ofiarą, wysiłkiem, umartwieniem, staje się tym alarmem, wyostrza wzrok i oczyszcza sumienia. Otwiera serca na obecność Pana Jezusa pośród modlących się ludzi i uzyskuje większą skuteczność. Tak, skoro On sam zapewnił nas, że gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Jego, tam On jest pośród nich. Modlitwa jest wyrazem zaufania w pomoc Bożą w naszych potrzebach. Modląc się, gorąco ufamy, że Bóg obudzi nas samych do odpowiedzialności za obserwowane niebezpieczeństwa i wskaże sposoby zaradzenia. Modlitwa za ojczyznę wyrasta z naszego związku z miejscem naszego życia, z kulturą narodu i z ludźmi, wśród których postawiła nas opatrzność i gdzie mamy wyznaczone przez Boga zadania. Nasz pielgrzymi trud przynosimy dziś do miejsca urodzin świętego Andrzeja Boboli, który wielokrotnie przychodził z pomocą Polsce zagrożonej atakami sił i ciemnością zła i grzechu. Najczęściej były to ataki zewnętrzne, zagrożenia imperialistyczne, najczęściej z pobliskich sąsiadów, często z wojskowych napastników, wrogich wolnej katolickiej Polsce, albo też ze strony wrogów katolickiej wiary, którzy w okrutny sposób zamęczyli świętego apostoła Polesia. Dziś także nie brak prymitywnych barbarzyńców, którzy w tylu miejscach świata, a także w naszej Europie mordują niewinnych ludzi, a i sami przy tym tracą swoich najlepszych młodych synów. Wojna, jak uczy Kościół, zawsze prowadzi do śmierci, zniszczeń i budzi nienawiść. Zawsze jest złem, godnym potępienia. Ta wielka, ale i ta mała wojna, wojna międzyludzka. Autorem zła jest zawsze szatan, istota inteligentna, przy tym pełna pychy i przewrotności. I dziś szatan poszerza i modyfikuje sposoby walki z Bogiem i ludźmi, pragnącymi żyć według Bożych przykazań. Szatan ma tysiącletnie doświadczenia i wie dobrze, że musi przegrać tę walkę z Bogiem, ale zaślepiony pychą przegrywa z człowiekiem,
który przez wiarę i chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym. I to Bóg zwycięża przez człowieka pokusy szatana. Odważnie zatem, odważnie, bracia i siostry, sięgajmy po wskazania Jezusa we wszystkich okolicznościach, w najtrudniejszych momentach, w sytuacjach najprzeróżniejszych, a doprowadzi to nas do zwycięstwa, stając się drogowskazem i światłem wskazującym drogę do wyjścia z ciemności. Dzisiejsza Ewangelia, a dzisiaj oprócz świętego Andrzeja Boboli w tym miejscu wspominamy przecież świętą Marię Magdalenę, wprowadza nas w sytuację niezwykłego bólu, nawet pozornej klęski uczniów i przyjaciół Jezusa po Jego krzyżowej męce. Maria Magdalena płacząc poszła odwiedzić Chrystusa złożonego w grobie, ale tam ze zdumieniem odkrywa, że grób jest pusty. Rozmawia z Jezusem początkowo, nawet Go nie rozpoznaje, ale wkrótce uwierzy i dzięki wierze rozpozna Go, otrzyma od zmartwychwstałego Pana pilne zadanie do wykonania. To jest bardzo ciekawe słowo. Nie wiem, czy zauważyliście. Natychmiast udaj się do moich braci i powiedz im, widziałam Pana i to mi powiedział. To bardzo wzruszające. W sprawach ważnych, Bożych nie można czekać. Natychmiast działaj, natychmiast się módl, natychmiast tę dobrą sprawę, która w sercu Twoim z Ducha Świętego się poczęła, realizuj. A zatem mamy wyraźne wskazania na drogę naszych trudności, wszystkich trudności. Są to po pierwsze zachować wierność Jezusowi, cokolwiek by się działo. Następnie szukać Go przez wiarę, wierzyć mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, zaufać Mu. I po trzecie, szukaj sojuszników. Nie idź sam, idź do braci, mówił Pan Jezus do świętej Marii Magdaleny, czyli nie działaj w pojedynkę. Szukaj bliskości Jezusa w tym, tam, gdzie dwóch i trzech się gromadzi. Trzeba więc odważnie rozejrzeć się wokół siebie i rozpoznać, co nam szczególnie dziś zagraża, co zanieczyszcza atmosferę naszego duchowego zdrowia, a zatem i naszej egzystencji, naszego bytowania. Zwrócę uwagę przede wszystkim na to, co jest naprawdę w moim przekonaniu najgłębszym, najgroźniejsze. A to jest zorganizowany atak na sakrum, na Boga, na wszystko, co się wiąże z nadprzyrodzonością i z odpowiedzialnością w życiu przyszłym, czyli po śmierci. Wbrew pozorom, utrata wiary w życie przyszłe, w zbawienie ma wielki wpływ na nasze życie codzienne, bo jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno, jak mówił Tołstoj, a także inni myśliciele, o ile cię nie złapią ludzie. Jeśli Bóg jest, jeśli liczysz się z Nim, to w każdej sytuacji On ci pomaga, ale musisz się z Nim liczyć. I obserwujemy powtórkę dziś z historii, która może się okazać wkrótce bardzo bolesna, bowiem parlamenty światowe uchwalają jako tak zwane przywileje programy ludobójcze, tym bardziej niebezpieczne, że wprowadzane pod hasłem nowoczesności. Przykładem legalizacja aborcji, czyli zabójstwo człowieka, poczętego dziecka, albo eutanazja, zabójstwo niedołężnego, starego, niepotrzebnego według światowych rachunków starca. Nieograniczone często są też niemoralne eksperymenty, krzyżówki na ludziach i zwierzętach. Jest także walka z życiem moralnym, etycznym, rozwody, które są przecież eksplozją egoizmu rodziców zadających cierpienie własnym dzieciom. Odejście od prawa naturalnego, które zawarte jest w 10 Bożych przykazań i w konsekwencji zawsze zwraca się przeciwko człowiekowi, jest wielkim złem naszych czasów, naszego życia, naszego sumienia i nigdy nie godzi się odstąpić od głoszenia w
właśnie tych podstawowych przykazań, zaleceń, tych praw natury. Kolejnym niebezpieczeństwem współczesnej atmosfery jest zachwianie tak zwanej hierarchii wartości, czyli porządku uznawanego powszechnie, że istnieją sprawy najważniejsze, nienaruszalne. Istnieją też sprawy mniej ważne, dobre albo obojętne moralnie. A dziś wmawia się ludziom, że wszystko jest względne, dobro i zło. Że nie wszystko jest czarne i białe, ale raczej szare. Ale przecież, jeśli coś jest szare, wcale nie przekreśla faktu, że białe pozostaje białe, a czarne jest czarne, że zło jest złem, grzech jest grzechem, a dobro jest zawsze godne pochwały. Rodzi się zatem pytanie, co robić? Jak dziś powinien zachować się człowiek prawdziwie wierzący? Odpowiedź daje się słowem i życiem, zachowaniem i odwagą pójścia niekiedy pod prąd oficjalnym modom czy praktykom, a nawet oficjalnym zarządzeniom, jak wskazuje życie świętego biskupa Wojciecha, naszego patrona, misjonarza Pogan, Stanisława biskupa, który miał odwagę upominać porywczego króla biskupa, jak świętego Andrzeja Boboli, który nieustraszony trwał na wyznaczonym polu ewangelizacyjnej kapłańskiej misji i głosił potrzebę nawrócenia, bronił prawdziwej wiary aż po okrutne męczeństwo. A przecież i ulmowie w niedalekiej Markowej nie posłuchali grzesznego zarządzenia okupantów niemieckich i ofiarowali schronienie prześladowanym Żydom, sąsiadom, za co zostali razem z nimi zamordowani. Ale dziś wiemy, że to oni są chlubą wioski, kościoła i naszego narodu. Oni są wzorem do naśladowania, a hańbą okryli się ci, którzy ich zdradzili, wydali, a także tych, którzy ich zamordowali. Najświętsza Maria Panna i święty Jan, podobnie jak Maria Magdalena, nie uciekli spod krzyża. Maria Magdalena nawet poszła odwiedzić grób Jezusowy i stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania Zbawiciela. To apostołka apostołów. Bracia i siostry, naszym zadaniem na dziś i jutro jest wytrwać, zachować wiarę w Boga, w obecność Jezusa, który jest Panem historii i zwycięzcą dobra. Przez modlitwę i życie sakramentalne umacniajmy wiarę i nabierajmy odwagi do głoszenia wiary, wiary w zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Przekazujmy tę prawdę innym, bo to jest pewny sposób bezpieczny, jedyny na uratowanie świata, na odrodzenie naszej rozdzielonej nienawiścią i różnymi grzechami ojczyzny, na pokój i szczęście naszych rodzin i na nasze zbawienie. W ostatnim okresie przeżywamy w Europie, szczególnie w Polsce, ataki na Kościół, na księży, na świętego Jana Pawła. Z grzechów i niedoskonałości mamy się poprawiać i oczyszczać. To prawda. Ale widzimy też, że dziś także jawią się fałszywi prorocy i fałszywi oskarżyciele. Jawią się ukartowane oskarżenia ludzi niewinnych. Chociażby niedawno uwięziony kardynał Pell w Australii, który przesiedział w więzieniu ponad rok, a potem okazało się, że to wszystko nieprawda. Został uwolniony ostatecznie, prawda, na szczęście zwyciężyła. I w Polsce też nie brak dziś fałszywych oskarżycieli kapłanów, kościoła, nawet papieża, świętego papieża. Nie brak polityków i propagandystów zachęcających do odpiłowania kościoła od narodu, i bluźnierczo atakujących krzyże kościoły kapłanów. Są dziś bezkarni, ale przed Bogiem odpowiedzą za swoją szatańską nienawiść. Na szczęście nie brak też ludzi odważnych, uczciwych, zarówno wśród polityków, dziennikarzy, wśród wszystkich środowisk.
Naszą polską sytuację obserwują ludzie na całym świecie i dziwią się tym atakom, które są ukierunkowane na Kościół w Polsce. Ostatnio odwiedza nasz kraj bardzo ciekawy człowiek, Niemiec, kardynał pracujący w Rzymie Gerhard Müller. W ostatnich tygodniach także był i udzielił kilku wywiadów, kilku dziennikach, kilku też tygodnikach, porządnych tygodnikach te wywiady były przytoczone. Przytoczę dosłownie to, co on powiedział w tych wywiadach, obserwując naszą polską sytuację. Jesteśmy świadkami rewolucji kulturalnej przeciwko chrześcijaństwu i chrześcijańskiej antropologii. A Polska od dawien dawna była prześladowana z powodu swojej wiary. Tak dzieje się również dzisiaj. Trudno nie dostrzec, jak ogromne wpływy i pieniądze przeznaczone są na propagowanie u was na przykład ideologii gender, próby legalizacji związków jednopłciowych, a także aborcji i eutanazji. Kontynuuje kardynał. Jak powiedział główny ideolog Władimira Putina, Aleksander Dugin, trzeba zniszczyć katolicyzm w Polsce, żeby mieć wolną przestrzeń do zajęcia Europy. Koniec cytatu. Tu warto przypomnieć, że kultura narodu polskiego od tysiąca lat oczyszczała się i rozwijała dzięki Kościołowi katolickiemu, który uczył nasz naród moralności silnej, wymagającej czynów, konkretów w miłości Boga i bliźniego, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, a także zachęcał nas Chrystus Pan i dał przykład miłości nieprzyjaciół. To najtrudniejsze z przykazań. To z tej nauki wyrosło historyczne przebaczenie biskupów polskich skierowane w 1965 roku do Niemców. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To z Ewangelii czerpali mądrość ojcowie naszej wolności z okresu rozbiorowego. Piłsudski, Paderewski, Dmowski, a także błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II, przypominając, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, cytuję. Nie jest dodatkiem, nie jest zaberwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. Usiłowanie oddzielenia od u nas katolicyzmu od polskości, czyli etyki od życia, oderwanie narodu od religii, od moralności i od Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Dla prawdziwie wierzącego katolika polskość to wiara w Chrystusa, który umarł za zbawienie wszystkich ludzi, dobrych i złych, za przyjaciół i nieprzyjaciół. I że my wobec każdego człowieka mamy obowiązek mądrej, roztropnej, prowadzącej do naprawy zła miłości i pomocy w tym względzie, życzliwości. Pamiętajmy, że dokąd Polska będzie chrześcijańska, ewangelicznie katolicka, obecnym naszym obrońcą aktualnym i twórczym i zwycięskim będzie sam Bóg i zawsze będziemy mogli liczyć na Niego i czuć się bezpieczni. Zawsze Polska, taka Polska, chrześcijańska, prawdziwie chrześcijańska, będzie miała miejsce i dla Żydów, jak było to przez wieki, dla Ukraińców i Rusinów, dla niewierzących i słabych, dla grzesznych i świętych, niezależnie od przekonań, ale nie może być miejsca w takiej ojczyźnie chrześcijańskiej dla nienawiści, kłamstwa, korupcji, zdrady, przemocy, rozpusty, grzechów. To jest bardzo ważna wskazówka. Uczciwi i mądrzy obserwatorzy aktualnej sytuacji, jaka rozgrywa się dziś w Polsce, mają odwagę docenić zmagania Polaków o swoją chrześcijańską tożsamość. Przytoczę tu tytułem przykładu jednego człowieka, Żyda, Józefa Weilera, słynnego profesora, prawnika, religijnego Żyda, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, a który powiedział dosłownie: chrześcijańska Polska
ma historyczną rolę, ma powołanie, którego nie może się wyrzec, a jest nim udowodnienie, że nie ma wewnętrznej sprzeczności między społeczeństwem chrześcijańskim a państwem i zasadami nowoczesnej demokracji liberalnej. Nowoczesność prawdziwa rodzi się z ducha Ewangelii. Ale potrzeba prawdziwego trudu ze strony nas wszystkich, całego społeczeństwa. Trzeba, aby to społeczeństwo było prawdziwie chrześcijańskie. Chrześcijańskiej Polsce i także tym niewierzącym, niechrześcijanom w Polsce żyjącym na naszej ziemi, którym dobrze życzymy, im także, nam wszystkim potrzebni są chrześcijańscy urzędnicy, nauczyciele, rodzice. Polsce i dziś są potrzebni prawdziwie chrześcijańscy posłowie i senatorowie. Chlubą polskiej Kościoła będą nie tylko ulmowie czy polscy rolnicy i robotnicy, ale też ministrowie, premierzy i prezydenci, wierni prawdzie i kierujący się własnym chrześcijańskim sumieniem w służbie narodu, który chce im zaufać. To oni także, a nie tylko biskupi, księża, Radio Maryja czy ojciec Tadeusz Rydzyk, ma nawoływać do poprawy obyczajów, do zaniechania nienawiści, do zerwania z nadużywaniem alkoholu i promocją tak zwanej wolnej, czyli nieodpowiedzialnej miłości, która jest okupowana łzami dzieci. O zdrową moralnie Polskę trzeba nieustannie walczyć, bo jest wojna o duchową niezawisłość i niepodległość Polski. I nie skończy się ona po najbliższych wyborach. To jest program na całe życie, na całą historię. A jeśli o wybory chodzi, to zdając sobie sprawę z delikatności tematu, ale też w duchu zrozumienia wagi tego, w czyje ręce oddamy głos i w czyje ręce oddamy troskę o naszą przyszłość, przytoczę odpowiedź, jaką w bardzo trudnym okresie utraty wolności, czyli tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, kiedy byli ludzie próbujący reformować, odradzać Polskę z wielkim trudem, ale byli targowiczanie. Jakże jest podobna ta sytuacja do dzisiejszej. I wtedy właśnie wybitny Polak, notabene nasz krajan z naszego terenu, z naszej archidiecezji, z Sieniawy pochodzącej, Adam Czartoryski, który podjął się organizować emigrację Polaków, żeby przypominać Europie i światu całemu o prawach Polski do wolności, która przez rozbiory straciła tę wolność. Do niego zwrócili się z zapytaniem, co on sądzi wśród tych partii, wśród tych grup, wśród tych różnych ludzi, którzy powołują się na dobro Polski. Kogo popierać, za kogo wybierać, za kim głosować. I wtedy on powiedział, zacytuję, bo to ciekawe. W ciągu całego mego życia, mówi Adam Czartoryski, w ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską. Ludzi godnych i ludzi bez sumienia. Tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie. Koniec cytatu. A zatem każdy wybór i rozeznanie należy zawsze do nas, mimo że czasami trzeba się bardzo natrudzić, aby znaleźć właściwą odpowiedź. Daj Boże, żebyśmy ją zawsze i w naszym osobistym życiu, i w narodowym umieli tę odpowiedź znajdować. Kończę już. Ale zakończyć pragnę cytatem z listu świętego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, który na pierwszą rocznicę po oddaleniu nawały Związku Radzieckiego, Sowieckiego w 1921 roku, w sierpniu, na pierwszą rocznicę uzyskania wolności, zwycięstwa, cudu nad Wisłą, napisał list do diecezji. Ten list był czytany. I to jest właśnie zakończenie. Bóg dobry nigdy nas nie opuści. To jest przesłanie
także dla nas. Bóg dobry nie opuści. Naprawią się powoli stosunki w miłej ojczyźnie, bo dobry jest Pan i na wieki miłosierdzie Jego. Oby tylko z naszej strony nie brakowało nigdy modlitwy o mądrość w Radzie, o sprawiedliwość i uczciwość dla rządzących, o ducha prawdziwie katolickiego dla naszej kochanej armii, o czystość obyczaju dla młodzieży naszej, o zgodę i pokój wśród wszystkich stanów. Niech każdy z was, najmilsi w Chrystusie, pamięta, by codziennie przy pacierzu swoim chociażby jedno westchnienie poświęcić ojczyźnie. Amen.